z rozmaitych stron spotykają nas zarzuty, ze strony też ludzi głęboko wierzących, zwłaszcza religii monoteistycznych, że my właściwie uprawiamy politeizm, czyli wyznajemy, że wielu bogów. Jak to Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Tak, to jest albo jeden, albo trzy. Chłopak pyta mały, mamo, a jak on idzie do kina, to musi kupować jeden bilet czy trzy bilety? No, nie bardzo tego rozumiem. Ja też nie wiem. Jeszcze nie wiem, czy pan był w kinie kiedyś. A może miał specjalny bilet dla VIP-ów, prawda? Nie musiał się wyliczać, czy będzie jeden, czy będą trzy bilety. Ale to jest wielka tajemnica wiary. I jest ta sprawa, że ponieważ człowiek w raju sprzeciwił się Bogu, próbował być mądrzejszy od Pana Boga. Pan powiedział, że wszystko jest w waszej dyspozycji, dacie samo tylko dobro, oczywiście, i tylko jednej rzeczy nie róbcie. Mogę powiedzieć, żeby to był Pan Jerzy Owsiak, to powiedział, rób ta co chce, tylko nie rób ta jednej rzeczy, nie jedz ta z tego drzewa. No i tutaj teraz no jasna sprawa, jasny rozum, wola słoniejsza dobrego i tak dalej, ale szatan lub człowieka, znów, jeśli jest Bóg, to jest szatan, jeśli jest szatan, to jest Bóg, też trzeba o tym pamiętać, bardzo ważne. Sataniści wierzą w Boga, prawda? A ci niewierzący ateiści wierzą w rozum, nie znają Boga, nie szatana, chociaż służą szatanowi, choć o tym nie wiedzą. No więc ten szatan, jak to człowieka nabrać, prawda? I kombinował, nie wiemy, co ciekawe byłoby zapisać takie, prawda? EG szatana, sobie zastanawiał na tym, w jaki sposób poradzi sobie z tym Bożym stworzeniem. I nie wiem, jak to było, czy Pan Bóg już pokazał szatanowi więcej Jezusa Chrystusa i coś jeszcze. Czy szatan miał zasłonkę na oczach, że został dopuszczony do samego raju do człowieka, to dowiemy się, jak umrzemy po drugiej stronie. A gdzie jest fakt? Mamy człowieka, mamy szatana, który jest przedstawiony pod postacią węża, obrazowo, cała ta scena jest tak bardzo wyraźnie obrazowa, w raju ogród, prawda, drzewa, owoce, człowiek. Dalej. No i teraz spożywanie ze wszystkiego, znaczy to wszystko, co Pan Bóg daje, my to wchłaniamy w siebie, my się poszerzymy to intelektualnie i fizycznie i tak dalej. Stół garmażeryjny, jarski jest zostawiony jeszcze wtedy. No i teraz jak to do człowieka podejść, skoro jest mu dobrze, chciał się przyjaźnią z Bogiem, wie, kto jest Bóg, czego to brakuje? No i pomysł karkołomny, ale okazało się, udało się, wypalił. I ten pomysł karkołomny owocuje aż do dnia dzisiejszego, stąd będzie owocował aż do końca świata. Wiecie, czy Pan jak to tak? Nie pozwoli wam jest to drzewa? Oczywiście człowiek, Ewa, kobieta, od razu usłużnie. Jest tak pobożny, bardziej pobożny niż papież, to jeszcze nie było. I mówi, tak nie wolno nam jeść, ani nawet się dotykać, prawda? Pan już nic nie mówił, dotykałem. Tymczasem Ewa bardziej pobożna jak papież, nie tylko jeść, ale dotykać. Bo szatan jeszcze dla jedna, a czy ze wszystkich, nie, ze wszystkich możemy, tylko tego nie wolno. I wtedy podsuwamy, wiecie, bo wy wszystkiego nie wiecie. Wiecie tylko dobro, tymczasem szatan pozna już zło, wie co to jest zło. I mówię, a jak spożyjecie, to będziecie jako bogowie. O. Będziecie widzieli i dobro, i zło wtedy. Będzie sobie dobry zło. O, to będzie się interesujące. Stać się jak on. I będę wiedzieć, co to jest zło. Kapitalne, bo nie wiem, co to jest zło. A się dałem, co to jest zło. No i Ewa skosztowała, że dała Adamowi, Adam też skosztował. To trzeba powiedzieć, że protestuje przeciwko antyfeminizmowi, który rodzi się przy interpretacji tej sceny. Dlatego, że bardzo często głupia baba, prawda, szatan wiadomo, kogo zaatakował, dała się nabrać i tak dalej. No, ale żeby właśnie Ewa dała się nabrać, jak przypuszczamy, szatan jeszcze sprawna głowić, w jaki sposób podejść. Chytrze poszedł, żeś udało się. Natomiast nie potrzeba się za bardzo głowić, jeśli chodzi o Adama, po co mu głupią babę. I Adam od razu klapi, do widzenia, prawda. No i kto tutaj mądrzejszy, prawda? Adam dużo, my jako mężczyźni, wstyd mi jako mężczyźni, nie jesteśmy dużo mądrzejsi od głupich bab.
bo bardzo łatwo dajemy się nabrać na takie sprawy. No i teraz stara się Pan Bóg, który jest z całą pewnością i który się objawił, później najpierw ten, który jest, a potem już ten jest Syn mój miły, głos z nieba, Ducha Kogołębica, Syn i już Jezus, kiedy posyła apostołów, to mówi, że mam się chrzcić w imię Boże, to podaje równorzędnie. I to bardzo wyraźnie zapisane w Piśmie Świętym i znawcy będą to dokładnie przestrzegać, że chrząc się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może powiedzieć, przetłumaczył, Panie, co to jest ten Jahwe Bóg, prawda? Znaczy się chrzcić w imię Boga, znaczy w imię, bo Jahwe to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I to jest, jak mówi się przy Eucharystii, czyli wielka tajemnica wiary, no to tak samo tutaj jest to wszystko. Grzech też jest wielką tajemnicą wiary i tajemnica Trójcy Świętej jest też tajemnicą wiary. No próbować tłumaczyć, no, woda w stanie ciekłym, woda w stanie gazowym, prawda, pala, woda w stanie stałym, luta to jest sama woda, albo trzy oblicza, czy trzy jakieś, prawda, hipostazy, może się mówi jednego Boga. Wszystko do końca nie zrozumiemy, zwłaszcza kiedy tkwimy wciąż w okowach, które wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, w filozofii scholastycznej, gdzie jest przypadłość i substancja, substancja, powiedzmy, accident, prawda, i no to natura i osoba. Jeśli ktoś próbuje w innej filozofii, w innym systemie filozoficznym tłumaczyć Pismo Święte, będzie to właśnie zupełnie inaczej, objawienie Boże inaczej. Z tym, że jedno jest pewne, że jest Bóg, jeden w trzech osobach. Osobach, w trzech postaciach, trzech objawieniach, tego nie wiemy. Co jeszcze wymyśli mądrzego? Filozofia to nie jest się kłócić z wiarą, tylko normalnie tłumaczy w duchu jakichś rozmaitych, prawda, przemyśleń. Chociaż wiem, że historia filozofii to historia błędu człowieka w myśleniu, ale próbują, bardzo dobrze próbujemy, każdy ma to swoją filozofię, żeby wiedzieć, że jest jeden w trzech osobach. I to wyraźnie, ponieważ Pismo Święte podaje, sugeruje nam, podaje, to jest Bóg, jest Ojciec i Syn, ten jest Syn mój miły. Wtedy aż nieporadne i śmieszne wydają się protesty i awantury feministy, które mówią, to Pan Bóg mężczyzna, mężczyźni sobie zawładnęli, prawda, Pana Boga. I Syn, a trzeba mówić o Bogu, już po angielsku bardzo ładnie, nie on, ale ona, ale nie he, ale she, prawda, bo Bóg jest to, ale she, to zaraz, to jest kobietą, a wtedy mężczyźni powiem, przepraszam, my to co, prawda? Bóg, baba, a mały są boginie, ale nie o to chodzi, prawda. No więc, no po prostu Pan Bóg to powiedział. Powiedział o tym, że ja jestem, prawda, jestem, to może samo słowo jestem, to wieczór biedy można tłumaczyć rozmaicie, bo po hebrajsku to jest, prawda, on jest, ale raczej on, a nie ona jest. Natomiast, no, wiadomo, jeśli to jest mój Syn miły, prawda, jestem Ojcem, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Jezus mówił Bogu jako Ojcu, jako Ojcu. A jednocześnie całe Pismo Święte mówi, że żeby ojciec, matka zapomnieli o to, ja nie zapomnę, jest macierzyńsko-ojcowskie. Syn ratowny Rembrandta, kiedy ojciec wita syna, ściska go obiema rękoma, jedna ręka jest męska, druga jest delikatna, łagodna, prawda, jak matki. To też teologicznie, bo to samo wyszło, można pomyśleć o tym, że Bóg jest jakoś i matką, i ojcem w pewnym sensie. Ale podał się jako ojciec, który ma syna, ma dzieci, ma córki, ja tak traktujemy. I teraz to troszkę jest równe, no, pytaliśmy się ojca Bernarda Turowicza, brata Jerzego Turowicza, redaktora i księdza Turowicza, Juliusza, trzech braci, powiedzieli, że stary Turowicz miał trzech synów księżmi. Z tych jeden Jerzy był żonaty, prawda? Jerzy Turowicz. No bo Jerzy był bardzo pobożny, nie zależy, jak tam się ocenia, a naprawdę prawdziwy wierny katolik, chrześcijanin. No więc ten ojciec Bernard Turowicz, matematyk słynny, prawda? W Polsce jeden z lepszych, członek Polskiej Akademii Nauk, już nie żyjący od wielu lat. I jak to jest? Jeden, dodać jeden, dodać jeden, no to każdy mądry powie, że jest trzy, a to jest jeden.
ojciec Bernard powiedział tak, 1 + 1 = 7, to na pewno będzie 3. Ale o Bogu w kategoriach matematycznych nie można myśleć jako jeden. O Bogu myślimy w kategoriach matematycznych jako nieskończoność. To oczywiście nieskończony Syn, nieskończony Ojciec, nieskończony Duch Święty, to nieskończoność, dodać nieskończoność, dodać nieskończoność, a to jest nieskończoność, Pan. To matematycy i ścisłe umysły, jeśli na tym zastanowię, prawda? Tak, jeśli próbujemy matematykę wprowadzić do wiary, do wyjaśniania pewnych praw wiary, no to to jest dowód bardzo wyraźny. Bo jeśli jest Bóg, to Bóg jest nieskończonością. Jeśli ktoś był podobny Jemu, to już ograniczałby nieskończoność tego, bo już nie był, któryś musiałby nie być Bogiem, albo jeden, ani drugi nie byłby Bogiem. Ale tych wielu Bogów i w danych chwilach i dzisiaj jeszcze rozmaitych prostych ludzi, gdzie kłócą się, awanturują, biją się, prawda, rozpusteczenia i tak dalej. No, a tymczasem jest coś zupełnie innego, zupełnie coś innego. I dlatego jedna osoba, jest to pochodzenie, Bóg Ojciec, tak mówiąc bardzo ostrożnie, tak jest pewne przekonanie o tej swojej doskonałości, o tym bycie najwyższym, że człowiek patrzy w lustro, to kobiety wiedzą dobrze, patrzę w lustro, dorobię się ładnie i mężczyzna czasem też. I mówię, no to rzeczywiście jestem bardzo ładna wystawa. Coś to odkrywają sprawa, ale ładna twarz, ulana, piękna. Jeśli jest, prawda, idzie na spotkanie z umiłowanym, to się cieszy, a mnie zadowolony, prawda? Jeśli idzie na podryw, to liczy, ile zarobi. No takie ładne buzi, plus tam jeszcze coś, prawda? Albo jakie wrażenie zrobi na szefie. Ale właśnie to, że patrzy, jest zadowolona, bo widzi to swoje odbicie, prawda? Tymczasem tak, jak my to sobie próbujemy wytłumaczyć, to Bóg patrząc jakby w głąb siebie, jakby w lustro, widzi też to odbicie siebie. To odbicie jest tak intensywne, że stanowi inną osobę, prawda? Która w jakiś sposób jest tożsama, bo to jest to samo, nie do pojęcia, ale. Prawda? I Bóg kocha tę swoją osobę i ta osoba z lustra kocha tę osobę. Z tym, że w lustrze jest też to samo. Prawda? To taki klon, ale coś w tym rodzaju. Ale ten klon to nie jest inny, nie jest różny. I ta miłość jest tak intensywna, że ona aż jest osobą, nie tylko uczucie. I tu jak powiedzmy do porównania ludzkiego trafimy, no to wtedy mówimy, ojciec, mąż i żona kochają się bardzo, prawda? A jak drugie ze sobą są, to potem masz myślę, bo tak starszy małżeń, to widzę pewne podobieństwo do siebie, tak się zżyją i dusze, i ciało przez 30-40 lat, to po prostu jak brat i siostra podobnie, prawda? I potem owocem ich miłości, prawda, jest dziecko. Więc Ojciec, Syn i Duch Święty ucieleśniony, a to jest dziecko. Dziecko jest owocem miłości, nawet jeżeli ta miłość miałaby niektórych kształt namiętności, że przecież to właśnie seks zasadniczo jest wyrazem, funkcją miłości, prawda? Przecież to człowiek nadużywa tego, no to już nie jest wina Pana Boga. I potem i normalna, uczciwa miłość, upodobanie w sobie nawzajem, patrzą sobie w oczy, bo nie jest ważne, czy mają 20, 30, 50, czy 60, 65, ja im wciąż kocham, bo są te same oczy, kochane i kochające. Prawda? I owocem tego, prawda, no idzie dalej, a bez zwiększenia fizycznego, no i owocem miłości jest dziecko, prawda? Dzieci, daj Boże. Ambasador Polski w Brukseli ma 10 dzieci. No bardzo ładnie. Cieszymy się bardzo, że przykład Europie umierającej. Ja taką walkę z islamem, no to najlepsza w ten sposób, prawda? Tak. Natomiast my nie wytłumaczymy do końca tej instytucji świętej. I chyba będzie tak naturalnie powie ta starożytna legenda, przypowieść o świętym Augustynie, który przychodzi nad brzegiem morza. On też się głowił, filozof, ja tu jestem tu za święto. Można próbować to, co powiedziałem, między innymi bardzo popularne tłumaczenia. Można wymyślić coś jeszcze innego, ale do końca je poznamy. No i wtedy Augustyn na brzegu morza widzi jakieś malutkie dziecko, wykopało sobie dołek w piasku i muszelką przelewa, prawda, z morza wodę tego dołka. Ona przelewa wielkim zapałem. On sobie pyta, co ty to robisz? Ona mówi, przelewam
wodę z morza do czołdołku, prawda? A to nie dasz rady, no nie potrafię, że bardziej morza i ten dałem. I wtedy dzieci objawia się jako mędrzec, posłaniec pański, że aniołek mówi, prędzej ja przeleję wodę z morza do czołdołka, niż ty zrozumiesz i wyjaśnisz tajemnicę Trójcy Świętej. O. Nasz umysł, na to mówię o raju, kiedy człowiek powiedział sobie, że ja tutaj spróbuję być kimś, prawda? I dopiero będę jako Bóg, że jako nie zadzieraj nosa, dlatego ja teraz pokażę, teraz umysł skłonisz ładnie i powiesz pewne rzeczy nie rozumiem, Trójcy nie rozumiem. Umrzeń to się dowiem, dopiero wtedy wyjaśnię ci do końca, w świetle chwały będziesz wiedział, co wygląda. Jeśli w świetle samej łaski i wiary, to do końca tych rzeczy nie zrozumiesz. Dlatego skłaniamy głowę, zawsze my mnisi, zwłaszcza kiedy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Tobie Trójco, równa bóstwie, jednak we wszystkim, nie ma mniejszego, nie ma większego, jest ten sam Bóg, ale przedstawia nam się jako Ojciec i Duch Święty. Bóg Ojciec się stworzył, moje małe dziecko, Bóg Syn się odkupił, Duch Święty uświęcił. Dla mnie dzieciaki wiedziały to na kolędzie trzyletnie. Wierzymy w to samo, chociaż mamy latek już, a trochę więcej, 4 razy po 20 plus 3. Czego i Wam życzę.